A z nami już teraz online'owo Team Fabian. Witam cię serdecznie. Cześć Seba, witam wszystkich widzów szlagierowo.pl. Fajnie się trafić, słuchaj, bo dzisiaj taki temat Edka Sikory, jako kompozytora, no nie bardzo, ale jako autora tekstów zdecydowanie i to twoich też tekstów przy okazji, bo troszkę tych tekstów na płyta do ciebie uczynił, mało tego, chciałbym się na początek dowiedzieć, czy ty masz takie umiejętności, predyspozycje w ogóle, żeby te teksty pisać, czy to jest łatwe, trudne, czy może się jeszcze tego nie podjął na przykład? No wiesz, Edek należy do jednych z moich gronów, moich tekściarzy tekstów, autorów tekstów, które mi piszą na płytę. Napisał 7 piosenek na pierwszą płytę, 2 piosenki na drugą płytę i mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele, które mi napisze, a że inni to lepiej robią niż ja, zawsze zwierzą to ludziom, którzy to fajnie robią i którzy mnie na tyle znają, że wiedzą, co mi w duszy gro i mogą napisać mi fajne teksty. Czyli jeden... na to Edek jest jak najbardziej. Czyli jednym słowem wolisz dać to komu innemu, żeby było dobrze zrobione. Dokładnie, wiesz, byle jaki tekst każdy może napisać, ja chcę mieć fajne teksty i fajne piosenki, dlatego daję to profesjonalnie zrobić. Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj właśnie z Teamem godumy, a wy zostawacie razem z nami. Gdy nie idzie mi coś, życia mam trochę dość, wtedy śpiewam tak sobie. Dobrze, to już ustaliliśmy, że te wszystkie rzeczy Team zlecasz tym profesjonalistom, ale teraz chciałbym wiedzieć, jak to wygląda, jak jest taki przebieg pomiędzy tym momentem, kiedy ty masz pomysł i dzwonisz do Edka o to, żeby napisał ci tekst. Jak to jest? Dzwonisz i go dosz, słuchaj, widział fajno działka, miała fajne oczy, chciałbym o niej tekst i on wtedy pisze do ciebie? No tak więcej jest, bo ja mogę jedne, dwa słówka, co się wyobrażam do muzyki, do tej piosenki i sam się zawsze dziwię, jak on dobrze mnie zna, jak to dobrze umie się we mnie wtrawić, we mnie wpchać, żeby to czuć, to co ja czuję, żeby napisać taki fajny tekst i potem jak czytam ten tekst, to się zawsze dziwię, no kurde, ten hop, nie wiem, chyba czytam moje myśli, także jak najbardziej Edek zna się na tym i zna mnie widocznie. Dobra, a powiedz mi, jest często tak, że jeszcze muzyka nie powstała, a Edek już napisał tekst? Najbardziej jest tak, że jest pierw muzyka, a potem posłał muzykę Edkowi i Edek pisze tekst wtedy. No właśnie, bo o to, że też chciał ciebie zapytać, czy Edek prosi o to, żeby posłuchać tej muzyki, bo to chyba jest dosyć ważne, żeby tam ilość tych wersów się zgadzała, żeby wiedzieć, kaj są zwrotki, kaj są refreny. Dokładnie tak i też wie, czy to jest balada, czy to jest fajna jakaś wesoła piosenka, popowa piosenka, także w tym sensie jak najbardziej on musi mieć tam melodia i wtedy temat i wtedy on pisze. A powiedz mi, Tim, bo podczas ostatniego wywiadu tutaj w studiu Edek też zapytany przeze mnie, jak z tymi tekstami to wygląda, opowiedział o takiej sytuacji, że pisze tekst do danego artysty, artysta śpiewa ta piosenka i Edek go do kurde, to nie tak, to nie jest tak zaśpiewane, jak ja bym chciał. Była taka sytuacja u was? Nie, jeszcze nie. Właśnie to jak mówią, Edek mi napisze tekst, się zawsze bardzo mi się podoba, ja zawsze śpiewam i on pasuje choćby dekę na garnek, także Fajnie się zawsze to składa, także... A powiedz mi, były jakieś poprawki do tekstów niektórych? Nie, wtedy się nie zdarzyło, także może w innych, następnych tekstach, ale jak na razie nie. Dobrze, no to już za chwilę wracamy do tej rozmowy, moi drodzy państwo. Team Fabian jest razem z nami. Jutro jest nowy dzień, na zapas nie martw się. Team Fabian po drugiej stronie, online'ową. Taką mamy technikę, a co? Słuchaj, Team, bo teraz chciałbym troszkę przeanalizować tekst jednej z piosenek, którą właśnie napisał Edek. Jutro jest nowy dzień. Tam są pierwsze wersy takie zwrotki. U mnie smutku w oczach raczej nie zobaczysz, bo uśmiecham się, czy dobrze jest, czy źle. I teraz chciałbym wiedzieć, jak powstał ten tekst? Czy były jakieś wskazówki, wiesz, Edkowi dane, a może nie było wskazówek? W ogóle do tej piosenki przyznam się, że żadnych wskazówki nie znał, nawet tematu, że nie znał, że posłał muzykę, powiedział, napisz mi jakiś fajny tekst
który tak czuje, że do mnie pasuje. I on mi to napisał i to dokładnie pasuje, bo zawsze się śmieję do życia i zawsze mam dobry humor. Także nie ma sytuacji, którą z uśmiechem się nie da załatwić. No bo ja myślę, że on na przykład zadzwoni do ciebie, go do Team, teraz się nie ruszę, by da ci patrzył w oczy, i on patrzył w te oczy, i on tego nie widział, smutku. No ale dobrze, czyli jest coś takiego, że macie taką więź między sobą, że on czuje ciebie jako osoba, że te teksty dopasowuje do tego, co ty też chcesz wyrazić. Widocznie ja, ale to już my mieli, jak mi napisał pierwszy tekst, tak jak my się poznali, także zawsze już była taka chemia, fajno, zaprzyjaźniliśmy się dość szybko, także fajna przyjaźń powstała i przez to mi się wydaje, że na tyle mnie znał, że może mi fajne teksty napisać. I o te fajne teksty też się rozchodzi. Panie, panowie, wracamy zaraz z ostatnim pytaniem. Wy się nikaj nie oddalicie. Jutro jest nowy dzień. Troski odejdą w cień. Mam nadzieję, więc się śmieję, jest mi lżej. Początek października. Wy dokładnie o tym też wiecie. Team Fabian ląduje na lotnisku w Pyrzowicach specjalnie po to, żeby 8 października pojawić się na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury. I teraz będzie pytanie związane z tą ważną datą, bo Team, ty się zawsze perfekcyjny, przygotowany do swojego koncertu. Zawsze, kiedy widzę cię podczas występów, to jest dobrze dobrana garderoba, zawsze są tancerki. Oczywiście. Piękne panie zawsze obok ciebie. No i zawsze dobrze dobrany repertuar. Czy ty już dzisiaj wiesz, co zaśpiewasz, co obleczesz, jak to będzie wyglądało podczas tego jubileuszu właśnie Edka? Na pewno wiem, że będzie to piosenka z tekstem Edka, który tam zaśpiewał na miejscu. Na pewno wiem, że będą tancerki, ale jako garderoba, co obleka, to jeszcze nie wiem. To jeszcze może być do tego czasu schudna albo zrówna, także pora dni jeszcze są, także zobaczymy. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo to jest kolejny z koncertów. Czy traktujesz ten koncert tak jak każdy inny, czy to jest taka do ciebie wyjątkowa okazja jednak? Wiesz, to jest do mnie wyjątkowy zaszczyt, żeby zaśpiewać na jego koncercie, bo bardzo, bardzo się lubimy, bardzo go cenię i bardzo mu dziękuję za to, że z nami współpracuje, że mi pisze te teksty, także jego jubileusz jest dla mnie bardzo, bardzo cenny. I tak jak każdy koncert jest dla mnie bardzo ważny, ale ten jest wyjątkowo ważny, bo mogę dla niego zaśpiewać i to mnie bardzo cieszy, że mnie zaprosił. No co też cieszę. Dziękuję ci bardzo, że mogliśmy się przynajmniej tak online'owo zobaczyć. Mam nadzieję, że w październiku już zobaczymy się na żywo. Jak najbardziej. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię gorąco i serdecznie. Dzięki. Pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam cię, Seba, i do zobaczenia. Team Fabian, moim waszym gościem, to też jeden z gości, który to wystąpi podczas Benefisum. Edka Sikory.